Bez nazwiska mogę powiedzieć, że jeden z opóźnień związany z Fatumem, poważny, znający bardzo dobrze tutaj świat lubelski, z praktyką wydawniczą, zaczęła się rozmowa o tym, dlaczego w encyklopedii KUL nie ma Jarmoju, takiego profesora, historyka, no tak teraz sobie nazwisko. Jak to mówił nasz współdyrektor jeszcze w tamtych czasach,
wielu, co prawda rzeczywiście nasi pracownicy nie zarabiają dużo, ale za to wiedzą, co to jest za sceza. To no, nie mówię, że się też szkoda czasy. Prawie tyle. Prawie tyle. O mało salutowały mi i mówiły generale do mnie. Kto widział pana widziałem, on to mi sparł z takim salutowały mi generale do mnie. Tak, no Kul go przyjął. To były czasy, kiedy Kul był bardzo liberalną, otwartą uczelnią. Azylą, tak. Zresztą od początku taki był w języku kodzie genetycznym, przed wojną też tak było. A już nie mówiąc o tym, że dzisiaj byśmy powiedzieli w tej takiej Radzie Nadzorczej, tak? wśród założycieli tego Uniwersytetu Budlandy Kurtynę, czyli szef Towarzystwa Ateistycznego na Europę. Więc później to się troszkę zmieniło. Chyba.
Skarpowana notka, to jeszcze jedna notka na koniec. Pięć za mną profesor Sułowski. Nie ma go zęba, nie ma hasła. Nie ma. Wydawanej przez kur teraz. Zmieniły się w tym pomie do est. Nie są niesłychani. Są nowi redaktorzy. Ja do tej pory opowiadam, jeśli tylko mam taką okazję, na pierwszym roku, na pierwszych zajęciach anegdotę profesorze Sułowskim, które, no nie mam powodu nie wierzyć, ale z historii mi opowiadają. Profesor Sułowski głosił wykład, przychodził na proszę, przychodził na pierwszy, 45 minut, wychodził do widza. Przychodził na drugi wykład, streszczał to, co powiedział tydzień później, jechał dalej. Na trzecim wykładzie, się łatwo domyślić. Streszczał to, co powiedział na dwóch poprzednich wykładach. I tak do końca roku. I na ostatnim wykładzie, 30, streszczał to, co powiedział. I miał jeszcze czas i możliwość, żeby powiedzieć, tak, 30 wykład. Dziadek to nazywałem sobie. Dziadek Słowski. Wielka postać. Ale też taki właśnie cichy. Niby nic. No to ta anegdotka na zakończenie. Bo to jeszcze nie jest to wielki naukowiec, ale tak naprawdę pan Iskul zawdzięcza istnienie podstawy materialne. No, z jednej strony się tam Fundacji Podulickiej, Krawi Podulickiej, ale to tylko tak naciągnął się. A to, żeby to w ogóle mogło zaistnieć, to były pieniądze, nie pamiętam teraz imienia, Jaruszyński, wielki finansista w Rosji Carskiej, przez pewien czas doradca cara od spraw finansowych, który fortunę nie zapracował sobie, tylko wygrał w Monte Carlo. Wygrał się jakieś nieprawdopodobne, bajeczne pieniądze. Więc Kul tak naprawdę jest ufundowany. Pieniądze skazane. Wszyscy Dostojewski. Z ruletki, tak. Jest.